21 czerwca skaterzy z całego świata obchodzą Światowy Dzień Deskorolki. Nie inaczej jest w Polsce. W Katowicach miłośnicy deskorolki po raz kolejny przypomnieli o sobie. Miejscowi skejci przejechali spod rynku ulicami miasta do swojej Mekki, czyli pod pomnik trudu górniczego. A tak naprawdę Dzień Deskorolki zaczęliśmy na ulicach Katowic i było tam około 200-300 osób. Przemierzaliśmy przez miasto, robiąc różne zawody na takich naturalnych miejscówkach. No i teraz jak widać przyjechaliśmy już tutaj, wszyscy odpoczywają, ale tu też będą się działy różne zawody, konkurencje. Nie jestem stąd, ale wiem, że to miejsce jest bardzo Wam bliskie. Właśnie tutaj często, jak się nawet jedzie do pobliskich marketów, czy wjeżdża na autostradę, często widać deskorolkarzy. Jak to w ogóle jest z miastem? Czy już miasta są dobrze przystosowane do tego, by jeździć na desce? Są miejsca, by na tej desce się po prostu wyżyć? Tak jest. No właściwie to miejsce, tak wracając, od lat 90. jest właśnie kolebką tutaj deskorolki na Śląsku. Tutaj to się wszystko zaczęło. Parę lat temu stworzono już tu skatepark, bo kiedyś był to zwykły pomnik z granitową nawierzchnią. Na Śląsku jest teraz bardzo dużo miejsc w sumie do jazdy. W każdym mieście przynajmniej jest jeden skatepark, więc nie mamy na co narzekać. No, ale prawdziwa deskorolka to nie skateparki, tylko ulice i spoty, tak to nazywamy. To tam powinno się jeździć. To jest tylko plac treningowy, żeby później wjeżdżać na ulicę i robić wszystkie triki. O miejscach już powiedzieliśmy, może powiedzmy troszeczkę o ludziach. Jak właśnie ludzie, mieszkańcy Katowic patrzą na Was? Bo pamiętam, że ja kiedy próbowałem jeździć, mając 15-16 lat, często spotykałem się z czymś takim, że no, wandale, bandyci, a jak to jest teraz? Teraz jest podobnie, ale często ludzie bardzo fajnie nas postrzegają. Nagrywają nas, machają jak jechaliśmy, no ale jasne, zdarzają się ludzie, którym się to w jakiś tam sposób nie podoba. No deskorolka to jest taki specyficzny właściwie nie sport, tylko styl życia. Różni ludzie jeżdżą na desce, jednych można lubić, innych mniej, ale ogólnie ja nie widzę w tym niczego złego. Święto narodziło się spontanicznie prawie 10 lat temu w Nowym Jorku. Bakcyla złapały też inne kraje, a jak widać, ten sport nie daje o sobie zapomnieć.